dzisiaj zadam pytanie kartom, czy on, ona mnie kocha? 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 Czy partner, o którym myślimy, czyli państwo, o którym myślą, czy partnerka, mnie kocha? Czy on, ona mnie kocha? W jego myślach trzy kielichy. W jego sercu sąd ostateczny. Odpowiedź. O, nein. Tutaj było w jego sercu sprawiedliwość, przepraszam. A czy kocha? Odpowiedź. Sąd ostateczny w tej kolejności. Czyli trzy kielichy, sprawiedliwość i sąd ostateczny. Trzy kielichy w jego myślach są być może, no, jakieś myśli być może o innych kobietach. W jego myślach jest być może chęć zmiany partnera, partnerki, ponieważ coś między wami być może się zdarzyło, że jest na rozdrożu partner. Ponieważ karta trzech kielichów to jest grupa ludzi, jakieś socjalne kontakty, przyjemności, świętowanie, być może jakieś imprezy, party, radość. I być może tutaj w tym kontekście są jakieś jeszcze inne kobiety. To znaczy nie jesteście sami, być może jest jeszcze jakaś inna kobieta tutaj w jego myślach, głowie, mentalnie. Prawda? W jego sercu jest sprawiedliwość, czyli w sercu na poziomie uczuć jest osobą lojalną, solidną, stabilną, ponieważ sąd to jest sprawiedliwość, lojalność. Przynajmniej ta karta pokazuje ten symbol, więc jest to na pewno osoba, która emocjonalnie chce pozostać tutaj wam lojalna. Jest to karta sprawiedliwości, czyli no, jakieś rozmowy z wami chce po prostu przeprowadzić ten partner, być może coś wyjaśnić, być może jakieś kompromisy podjąć, jeśli macie jakiś kryzys tutaj, jeśli nie jesteście pewni w tym związku, tak, jego miłości, wierności. Niemniej jednak jest tutaj pewna sprawiedliwość, lojalność i chęć pertraktacji z panią jako z partnerką, czyli z osobą pytającą. I odpowiedź, czy on kocha, w rezultacie
jest sąd ostateczny. Czyli sąd ostateczny jest to na pewno miłość, czyli jest to bardzo głęboka duchowa część życia, prawda? Czyli emocje, głębsze emocje, właśnie stabilne uczucia. Także na pewno jest tutaj miłość. Niemniej jednak być może są panie pytające niepewne, ponieważ tutaj jest ewentualnie jakaś inna osoba w myślach tego mężczyzny, być może ex-partnerka, czyli była żona, była partnerka. Musicie o tym porozmawiać. Szczerze porozmawiać, otwarcie. Dlaczego na poziomie mentalnym ma on takie myśli? Być może jest osobą, która chętnie imprezuje, chętnie wychodzi na jakieś spotkania towarzysko-socjalne i być może tam właśnie są jakieś ewentualnie panie, które no, rzucają na niego oko lub coś sugerują, że on na poziomie mentalnym tutaj ma jakieś, prawda, dylematy lub pomysły. Więc proszę porozmawiać szczerze z partnerem, z partnerką. Zobaczmy, co w przełożeniu jeszcze było na dnie karty. Dawanie i branie, czyli szóstka pentakli, szóstka monet, która mówi o wymianie, czyli dobrym związku partnerskim, tak? Dajemy w równej mierze, jak otrzymujemy od partnera, żebyśmy te proporcje umieli utrzymywać, żebyśmy po prostu nie byli w związku egoistyczni, nie myśleli tylko o sobie. Być może coś brakuje partnerowi tutaj, być może zaniedbaliście jego potrzeby ostatnio. Po prostu jest ważne tutaj jako rada, by w równej mierze dawać i brać w związku, w takiej relacji partnerskiej, by było to zbalansowane, prawda? Żeby żaden z partnerów nie poczuł się no jakiś zaniedbany, jeśli chodzi o swoje potrzeby, oczywiście emocjonalne, tak? Czyli pomoc, wzajemna pomoc w związku, wzajemne dawanie uczuć, emocji, miłości, gestów. To jest ważne. Być może jest jakiś brak, jakiś deficyt, że po prostu na poziomie mentalnym, w myślach partnera jest tutaj ewentualnie jakaś, no, jakieś tam myśli, powiedzmy. Proszę porozmawiać z partnerem. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj ten orakel miłosny, jaką radę da dla tego związku. Jaką radę da orakel miłosny dla tego związku? Proszę o radę dla tego związku. Proszę o radę dla tego związku. No, bardzo tutaj to też rezonuje z naszym czytaniem, ponieważ jest tutaj, że powinniście się bardziej, głębiej poznać, że jeśli otworzycie się na siebie, otworzycie swoje wnętrze i porozmawiacie, co jest dla Was ważne, to Wasza relacja się poprawi, pogłębi. Wasze partnerstwo się polepszy. Więc jest to na pewno to, co już powiedziałam. Proszę porozmawiać, w jakiej mierze są tutaj Wasze odczucia w tym związku, w tej relacji
widocznie nieidealne jakieś, by to wyjaśnić ze sobą, by nie ryzykować tutaj żadną osobą trzecią w związku. A miłość jest solidna i piękna, tylko widocznie jest jakiś kryzys pomiędzy państwem. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj ten energetyczny orakel, jakie rady są ważne, jakie energie są też ważne. To są wszystko takie impulsy, tak, dla partnera i partnerki w związku, które nie należy lekceważyć. Są na pewno jakimś ważnym drogowskazem, wskazówką, inputem, by przemyśleć jeszcze raz te sprawy. I na pewno jest to bardzo ważne, że taka osoba obiektywna spojrzy na to, co Państwa dręczy. To, że Państwo zaglądają na ten kanał, szukają odpowiedzi, mają wątpliwości, jest to znak, że jest jakiś problem, który Państwa w związku nurtuje. Zawsze jest ważne, żeby dostać jakiś input do przemyślenia tych spraw. Czakrę serca należy oczyścić, czyli czakra serca, jeśli jest nieoczyszczona, zamknięta, nie możemy swoich uczuć, prawda, partnerowi jakby pokazywać, dać, nie możemy emocjonalnie się na partnera otworzyć, jesteśmy zablokowani, jesteśmy po prostu tak jakby sparaliżowani, nie możemy wyjawnić swoich uczuć, emocji, miłości, nie możemy po prostu mieć tych pięknych, miłosnych wibracji. Mamy zablokowane serce, czyli nie ma partner dostępu do naszego serca, nie czuje tej miłości, tego ciepła, więc należy tutaj tą czakrę serca oczyścić. Na pewno może w tym pomóc świeca, na pewno może w tym pomóc różowy kamień kwarcowy, który jest tutaj kamieniem właśnie miłości. Więc proszę pomyśleć o tym, by otworzyć też swoje serce na wszystko, co partner potrzebuje i pragnie, by ta relacja się poprawiła. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj ten orakel miłosny, co nam podpowie dla tej relacji. Proszę dać wskazówkę dla tej relacji, co jest ważne dla Państwa, by miłość i uczucia płynęły. Proszę, wyleciała karta. Przeczekać. Überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. To znaczy w tłumaczeniu przeczekać, odczekać. Nie naciskaj niczego. Zostaw tym sprawom swoje tempo. Nabrać swojego tempa, czyli zostaw tym sprawom, żeby je wyjaśnić, po prostu odpowiedniego tempa. Te sprawy potrzebują czasu i zostaw tym sprawom po prostu na wyjaśnienie ten potrzebny czas. Czyli jeszcze odczekać. Niemniej jednak są tutaj rozmowy na pewno konieczne i przemyślenie tych spraw brania i dawania, oczyszczenie swojej czakry serca i rozmowy, pertraktacje, kompromisy, jak również poznanie się jeszcze bardziej głębsze, uczuciowe, tak? Emocjonalne poznanie się na głębszym poziomie, by wszystko tutaj się wyjaśniło. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o kciuka w górę i abonowanie mojego kanału, subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia wkrótce.